Kasia, pod ostatnim filmikiem wbiliście naprawdę dużą ilość łapek w górę, dlatego zabieramy się z kolejnym poradnikiem triku, jak okiwać obrońcę. Dzisiaj to będzie bardziej trik wykonywany w biegu, jak ostatnio był bardziej statyczny, teraz w tym odcinku pokażemy coś szybszego, bardziej dynamicznego. Oczywiście zostańcie z nami do samego końca, na samym końcu ogłosimy jakiś konkurs, giveaway, bo mamy naprawdę dla Was ciekawe nagrody. A więc tak, trik dzielimy na dwie części. Pierwszy krok to jest zwykły obrót nogą wokół piłki i zostawiamy ją gdzieś w tej okolicy piłki w powietrzu. A więc drugi krok wykonujemy poprzez takie podwójne odbicie, jakby lewą nogą, później prawą, coś takiego. I w tym celu, żeby trik wyglądał bardziej dynamicznie, efektowniej, zostawiamy po pierwszym kroku nogę w powietrzu, żeby od razu odbić od niej piłkę. Teraz pokażę cały trik. I to tyle. Teraz poćwiczcie go w chwilę właśnie w miejscu, a później możecie przejść do bardziej dynamicznych właśnie ruchów w trakcie biegu, w trakcie sprintu. Dzięki, że zostaliście z nami do samego końca. Jak wspomnieliśmy na wstępie, mamy dla Was konkurs giveaway. A już tłumaczymy zasady. Do wygrania oczywiście jest piłka Tango oraz piłka już, którą znacie z porównania Official Medball i Top Repliki. To jest właśnie ta Top Replika z tego filmiku. Więc tak, wracając do zasad. W najbliższym czasie pojawi się na naszym Facebooku, na naszym fanpage'u, który link macie w opisie, post, którego będziecie musieli polubić, udostępnić na swoim profilu oraz napisać w komentarzu Adidas Krasava bądź Adidas Tango League. Oczywiście to zależy od Was, którą piłkę byście woleli wygrać. Wyniki podamy w przeciągu 2-3 tygodni od wstawienia posta. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, możecie to zrobić tutaj na dole. Zachęcamy Was również do obejrzenia naszych dwóch ostatnich realizacji.